Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu, a dzisiaj łączymy się z panem Mirosławem Kachniewskim, prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, a porozmawiamy o... Dzień dobry panie Mirosławie. Porozmawiamy o najważniejszych potrzebach, wyzwaniach, przed jakimi stoją emitenci, spółki giełdowe w obecnych czasach. Panie Mirku, ja chciałbym zacząć od kwestii regulacyjnych. Czy w czasie pandemii emitentom, spółkom giełdowym nadzór poszedł na rękę i ograniczył obowiązki, żeby powiedzmy zarządy skupiły się na podtrzymaniu płynności, tak, utrzymaniu, ratowaniu biznesu, utrzymaniu zatrudnienia, czy wręcz przeciwnie. Był taki moment na początku właśnie wybuchu pandemii w Polsce, takiego wysypu komunikatów. Spółki informowały o wpływie biznesu, o wpływie COVID-19 na ich biznes. I tak naprawdę w wielu tych raportach nie było konkretnych informacji. To był taki wczesny stan tej pandemii, lockdownu gospodarki, ograniczeń społecznych, czy cokolwiek było trudno prognozować. Jak pan ocenia z doświadczeń? Czy spółki właśnie odczuły pewną ulgę, czy wręcz przeciwnie? Ja mam tutaj dobre i złe informacje. Zacznę może od tych złych, żeby dobre zostawić na koniec. Złe to jest to, co pan redaktor był uprzejmy wspomnieć przed chwilą, czyli taki wysyp raportów o niczym. Ten wysyp raportów o niczym był konsekwencją tego, że Europejski Organ Nadzoru ESMA wydał taki komunikat, że w tych trudnych czasach spółki powinny identyfikować wpływ COVID-19 na ich biznes jako informację poufną. I ten komunikat został, powiedziałbym, dość sceptycznie przyjęty nawet przez największe spółki na największych rynkach, a kiedy został przetłumaczony na język polski, ale nie został przetłumaczony na polskie realia i niejako wprost zakomunikowany polskim spółkom, no to pojawił się duży problem, że te malutkie spółeczki z naszego rynku poczuły się zobowiązane do napisania czegoś. I to właśnie było przyczyną tego, co pan redaktor zauważył, czyli wysypu takich raportów nie wiemy co będzie. Na pewno nie podniosło to przejrzystości rynku, w mojej ocenie bardziej obniżyło tę przejrzystość, no bo pojawił się jakiś szum informacyjny. Natomiast żeby powiedzieć coś dobrego, no to muszę tutaj z dużą przyjemnością, że zarówno nadzorca, jak i regulator rzeczywiście pochylili się nad problemami emitentów w tych trudnych czasach. Wszystkie problemy zgłoszone przez SEC zostały właściwie zaadresowane, część z nich już jest obowiązującym prawem, a część na finalnym, absolutnym już etapie prac legislacyjnych. I w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w tych trudnych czasach spółki zyskały 2 dodatkowe miesiące na realizację swoich obowiązków. Przypomnijmy panie prezesie, jakie to są obowiązki. To znaczy, że mogą, mają więcej czasu na publikację raportów, tak? I więcej czasu na wyczuwalne. Tak, żeby tutaj detalicznie o tym powiedzieć, to mamy do czynienia z obowiązkiem sporządzenia raportu rocznego, który teoretycznie przypadał na koniec kwietnia, zostało to przedłużone o 2 miesiące, dlatego że dla tych spółek, gdzie finalizacja prac nad raportem przypadła na, że tak powiem, szczyt zachorowań i problem ze spotkaniami, a przypomnijmy, że to jest kwestia współpracy też z biegłym, to nie jest kwestia dokumentów wszystkich, które mogą gdzieś latać zdalnie po sieci i tak dalej. Był to duży obiektywnie problem dla części spółek i bardzo się cieszę, że mają dodatkowe miesiące na zrealizowanie tego obowiązku. Podobnie problemem jest przygotowanie raportu kwartalnego za pierwszy kwartał, no bo tutaj już wchodzą nam pewne rzeczy związane z wpływem COVID-u, no i warto jest do tego przygotować się dobrze, żeby w raporcie okresowym znalazły się informacje ważne dla inwestorów o tym, na ile dotąd COVID wpływa na biznes danej spółki i jak to może wyglądać w przyszłości. To jest jakby ten jeden taki obszar, a drugi, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kwestia walnego zgromadzenia i wszelkiego rodzaju obowiązków związanych z tym, że walne zgromadzenie powinno się odbyć do połowy roku. Zdecydowana większość obowiązków jest przesunięta o 2 miesiące, czyli do końca sierpnia. W tak zwanych normalnych czasach mielibyśmy właśnie teraz trwający sezon walnych zgromadzeń, tak jak tutaj pan wspomniał, ten czas został przesunięty, ale panie Mirosławie, wiele spółek decyduje się, może nie tak wiele, ale część spółek decyduje się na zorganizowanie tak zwanych e-walnych zgromadzeń.
niektóre już się odbyły. Państwo jako Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych robiliście taką symulację e-walnych zgromadzeń. Proszę mi powiedzieć, czy warto robić takie zgromadzenia? Jakie są ryzyka dla spółki, dla akcjonariuszy biorących udział w takich zgromadzeniach? Ja powiem może w ten sposób, że pierwsze e-walne zorganizowaliśmy 10 marca 2010, to nie jest pomyłka, 2010 roku, ponad 10 lat temu. I mamy tych 10 lat doświadczeń i wiemy w związku z tym, z jakiego rodzaju ryzykami może się tego typu zdalne e-walne wiązać. I rzeczywiście w ciągu ostatnich tygodni, w dniach 9 kwietnia, 7 maja przeprowadziliśmy serię symulacji 6 walnych zgromadzeń, czy e-walnych zgromadzeń zwykłej spółki SA i zebraliśmy dodatkowe doświadczenia, jak to wygląda dzisiaj w obecnych realiach technologicznych i prawnych. Ja miałem niewątpliwą przyjemność prowadzić te 6 symulacji, gdzie miałem szczególnie niesfornych akcjonariuszy, no bo byli nimi prawnicy in-house ze spółek giełdowych, także no ponad 250 osób, które zadawały bardzo ciekawe pytania i wskazywały na bardzo ciekawe praktyczne problemy podczas realizacji tych walnych zgromadzeń. I odpowiadając krótko, nie da się w kilku słowach powiedzieć, jakie te problemy są. Problemy, co może być ważne, nie są natury technologicznej, bo my je tak naprawdę pokonaliśmy. Skoro można było zrobić zdalne walne 10 lat temu, to tym bardziej dzisiaj. Ale są, pozostają, a nawet są jeszcze większe niż wcześniej problemy natury prawnej. Jest ich tak wiele, że tak powiem, pokusiłem się o napisanie tego specjalnego poradnika i w poniedziałek spółki członkowskie SEC będą mogły już z niego korzystać, ale to jest 14 stron. No, objętość 8 felietonów w parkiecie to nie jest coś, co możemy w ciągu kilku chwil o tym tutaj powiedzieć, ale główne wątpliwości dotyczą tego, że akcjonariusz zdalny zawsze będzie w gorszej sytuacji od tego na sali, nawet jeśli wszystko przebiegnie wzorowo. A jak coś się posypia, to jeszcze więcej problemów się może pojawić. A z Państwa komunikacji ze spółkami, które są zrzeszone bądź niezrzeszone, wynika, że tych e-walnych będzie troszkę więcej, że spółki się będą decydować pomimo tych ryzyk na zorganizowanie właśnie takiego walnego poza firmą, poza takim spotkaniem akcjonariuszy? Ja powiem w ten sposób, że w normalnych tak zwanych czasach nie rekomendowałbym spółkom organizacji zdalnych walnych, w związku z tym, że nie zdejmuje to z nich żadnych obowiązków ani ryzyk związanych z organizacją fizycznego walnego. Ja przez długi czas byłem adwokatem takiego podejścia, żeby spółki miały możliwość po prostu rezygnacji z fizycznego walnego na rzecz zdalnego. Wówczas nie tylko bardziej emitenci mogliby się czuć, że tak powiem, zachęceni do tego typu rozwiązania, ale też zniknęłaby olbrzymia część problemów, o których wspomniałem, czyli to nierówne traktowanie akcjonariuszy. Jeśli wszyscy byliby zdalni, wszyscy byliby traktowani tak samo. Natomiast w tej sytuacji, kiedy spółka i tak musi zorganizować fizyczne walne, ponosi wszystkie ryzyka organizacyjne, prawne i każde inne z tym związane i do tego jeszcze musi wziąć dodatkowo ryzyko organizacji zdalnego walnego, no to nie jest rozwiązanie dobre. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że nie wiemy dzisiaj, jak będzie wyglądała sytuacja w dniu walnego. Spółka zwołując walne, zwołuje 26 dni wcześniej. W związku z tym może się okazać, że zwołuje w zupełnie innej sytuacji epidemicznej niż w rzeczywistości to ma później miejsce. No i w tym poradniku też wskazuje dużo takich okoliczności, które spółki będą musiały wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy się decydować na zdalne, walne, czy też nie. Najważniejsze no, dotyczą struktury akcjonariatu, historycznej obecności na walnych, kwestii też czysto geograficznych, to znaczy gdzie znajduje się spółka względem swoich akcjonariuszy i względem centrów epidemii. A jakie jeszcze potrzeby adresują emitenci spółki giełdowe? Czy na przykład jest taka potrzeba, żeby również wydłużyć czas na publikację raportu za drugi kwartał? Bo tak naprawdę wiemy, że drugi kwartał, prawie przez połowę tak, tego drugiego kwartału mamy zamkniętą gospodarkę. Czy są jeszcze jakieś inne potrzeby, na które spółki zwracają uwagę? Raport za pierwsze półrocze, czy też za drugi kwartał, czyli tą część pierwszego półrocza, która jest szczególnie newralgiczna, jest rzeczywiście problematyczny i tutaj
emitenci już wcześniej zwracali uwagę na potencjalny problem. My będziemy szczegółowo dyskutować o tym w przyszłym tygodniu, ponieważ musimy mieć świadomość, że taki raport podlega, mówię o półrocznym raporcie, raporcie podlega przeglądowi biegłego, więc trzeba z biegłymi ustalić, co tam napisać, w sensie jakiego rodzaju informacje powinny tam być zawarte, jakiej metodologii należałoby użyć, aby właściwie oszacować już nie zdarzenia po dacie bilansowej, jak to będzie miało miejsce w raporcie rocznym, ale co się rzeczywiście wydarzyło w pierwszym półroczu, jaki to może mieć wpływ na biznes spółki, że przygotowanie tych raportów półrocznych będzie dużo większym wyzwaniem niż kiedykolwiek w historii. Natomiast nie jesteśmy jeszcze w tej chwili w stanie powiedzieć, jak dużym jest to wyzwaniem. Nie wiem w związku z tym, czy będziemy ponownie wnosić o wydłużenie terminu raportowania za pierwsze półrocze, czy też nie. To się okaże w przyszłości. Natomiast chciałbym podkreślić, że rzeczywiście tam, gdzie mieliśmy uzasadnione potrzeby, aby przesunąć pewne terminy, to bardzo szybko to było realizowane i jeśli będziemy w stanie uzasadnić to w tym przypadku, to również to powinno być zrealizowane. A czy pan odbiera sygnały od spółek, od emitentów tych mniejszych, jak one korzystają z tych wszystkich tarcz antykryzysowych, z tego wsparcia rządowego? Jak sobie z tym radzą? Czy to jest w miarę przejrzyste, czy rzeczywiście spółki giełdowe też korzystają z tego? Również korzystają, nie jest to przejrzyste, ale to nie jest z mojej strony jakiś zarzut, tylko mówiąc obiektywnie, nie może to być przejrzyste. To znaczy przygotowanie bezprecedensowego pakietu wsparcia w warunkach presji czasu, ograniczonej wiedzy i tak dalej, nie pozwala na właściwe przygotowanie i wdrożenie tego. Problem jest taki, że w wielu przypadkach bazujemy na jakichś rozwiązaniach, które są projektami i myślimy, że kiedyś wejdą w życie. W wielu przypadkach jest tak, że bazujemy nie tylko na podstawie regulacji, co na przykład regulaminu jakiegoś podmiotu, który zajmuje się dystrybucją środków. To są bardzo niekomfortowe sytuacje z punktu widzenia podmiotu, który o to aplikuje, zwłaszcza, że osoby podejmujące decyzje w kwestii przyznawania czy nie środków nie mają jasnych wytycznych, bo to wszystko dopiero teraz się dzieje, ale to nie jest z mojej strony zarzut, tylko stwierdzenie faktu. No trudno w tak krótkim czasie zrobić coś lepiej. Panie Mirosławie, pan w felietonach, w parkiecie zauważał i podnosił taki fakt, że prawie połowa spółek giełdowych tak naprawdę nie spełnia kryteriów dopuszczeniowych do obrotu, do wprowadzenia ich akcji do notowań. No, przyczyniła się między innymi do tego ostatnia przecena, a więc ten warunek kapitalizacji po prostu nie jest zachowany, ale nie tylko. Jakie pan ma SEK rozwiązania, jakie pomysły, co z tym zrobić? Czy potrzebna jest jakaś taka nowa architektura naszego rynku kapitałowego? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie retoryki związanej z COVID-em, bo rzeczywiście statystyki bardzo się pogorszyły, ale to przede wszystkim zmieniła się chyba mentalność i to, że dzisiaj inaczej postrzegamy rzeczywistość i widzimy, że nie musimy iść utartymi ścieżkami, a możemy, czy wręcz powinniśmy podążać nową drogą, bo jeśli spojrzymy na dane z końca roku, na koniec 2019, no to 42% spółek notowanych na rynku regulowanym nie spełniało tego wymogu dopuszczenia. Na 401 spółek, 170 spółek nie zostałoby dzisiaj dopuszczonych do obrotu, ponieważ nie spełniałoby kryterium kapitalizacji. Coś z tym trzeba oczywiście zrobić. Podstawowym pomysłem jest to, aby w ramach rynku regulowanego wydzielić segment, który byłby przeznaczony właśnie dla tych mniejszych spółek, tak aby one nie były przytłoczone aż tak bardzo jak dziś wymogami regulacyjnymi, tak aby mogły generować wartość dla akcjonariuszy zamiast walczyć o życie z uwagi na nadmierne wymogi przejrzystości informacyjnej, które zwyczajnie utrudniają konkurowanie ze spółkami nienotowanymi. Mam nadzieję, że tego typu rozwiązania będziemy mogli wdrożyć dla dobra inwestorów i oczywiście, co chciałbym podkreślić, wszelkie tego rodzaju zmiany musiały być zaakceptowane przez akcjonariuszy danej spółki. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby spółka obniżyła swój próg przejrzystości informacyjnej bez zgody swoich inwestorów. Ale czy takim właśnie rynkiem, trochę z mniejszymi obowiązkami, nie miał być New Connect? Bo to była chyba taka idea przy tworzeniu tego rynku.
Tak miało być. Natomiast kłopot jest taki, że my troszeczkę inaczej wyobrażaliśmy sobie rynek lat temu kilkanaście, kiedy wydawało się, że to będzie olbrzymi rynek, z jednej strony podaż zapewniana przez Skarb Państwa, z drugiej strony popyt zapewniany przez OFE, bardzo silnie rozwijający się i New Connect jako młodszy brat, ale bardzo silnego rynku. Dzisiaj widzimy, że rynek regulowany giełdy to jest tak naprawdę rynek spółek co do zasady średnich, małych i bardzo małych, a New Connect jest bardziej rynkiem mikroprzedsiębiorstw niż rzeczywiście spółek, które mogłyby aspirować do miana spółek notowanych. Warto tutaj powiedzieć o tym, że jeśli spojrzymy na rynek New Connect, to tam duża część spółek jest warta poniżej 1 miliona euro. Ten próg 1 miliona euro jest o tyle ważny, że zgodnie z obecnymi regulacjami w ramach crowdfundingu można rocznie pozyskiwać ten milion euro w zasadzie bez żadnych wymogów, czy też bez wymogów charakterystycznych dla spółki giełdowej. I być może warto byłoby również zastanowić się nad rozdzieleniem w jakimś sensie rynku New Connect. Gdyby z rynku New Connect wydzielić rynek, który roboczo nazywam GPW Crowd, to można by było 170 spółek poniżej właśnie wartości miliona euro przesunąć na taki rynek, co mogłoby być pewnego rodzaju zaczynem do powstania takiej centralnej platformy crowdfundingowej w Polsce. I myślę, że znów byłoby to z korzyścią dla inwestorów, bo byłoby to bardziej przejrzyste, wiedzielibyśmy, jakie spółki są na jakim rynku. Dzisiaj, czy to na rynku regulowanym, czy to New Connect, na tym samym rynku są spółki bardzo dobre i bardzo słabe. Dobrze by było jakoś to posegregować. Szczególnie, że ten rynek crowdfundingu u nas się bardzo mocno rozwija i jest bardzo duża rzesza inwestorów, którzy kupują akcje właśnie, biorą udział w takich zbiórkach udziałowych, ale potem nie mają tej zapewnionej płynności. Tak, to jest olbrzymi problem, że rynek crowdfundingowy to jest rynek pierwotny i połączenie tego typu platformy crowdfundingowej z platformą obrotu, choć regulacyjnie trudne, jest możliwe. Na to też mamy pomysły, jak zrobić, żeby z jednej strony inwestorzy, którzy weszli, mieli możliwość wyjścia z inwestycji, a z drugiej strony, żeby nie było takiego ryzyka, że w ten sposób inwestorzy nieprzygotowani do inwestycji na tym rynku byliby niepotrzebnie mamieni perspektywami zysków i mogliby stracić swoje pieniądze. A tak krótko mógłby Pan te pomysły wymienić może? Te krótkie pomysły dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii. Jedna to jest ograniczenie kręgu osób, które mogą uczestniczyć w tego typu transakcjach. I jeśli przyjmiemy takie rozwiązanie, że w ramach rynku wtórnego transakcji mogą dokonywać wyłącznie osoby, które uczestniczyły w rynku pierwotnym, no to nie ma ryzyka pojawienia się szkód nowych inwestorów. A należy założyć, że ci, że starzy inwestorzy to są osoby, które już wcześniej zdecydowały się na inwestycje, znają spółkę, więc to ryzyko jest stosunkowo mniejsze. Druga sprawa to jest kwestia pewnego rodzaju dopasowania, rzekłbym, możliwości obrotu do wielkości tych spółek, czyli w szczególności uniemożliwienie takiej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, że w ramach notowań ciągłych te kursy mogą latać w górę w dół dość mocno, tylko koncentracja podaży i popytu w określone okna transferowe, na przykład raz w tygodniu czy raz w miesiącu, co powoduje, że mamy wtedy większą płynność, ta cena jest kreowana bardziej sprawiedliwie i też łatwiej jest nadzorować jeden dzień w miesiącu, kiedy są tego typu transakcje, niż sesje z całego miesiąca. Na koniec jeszcze chciałbym Pana zapytać o prace prowadzone w ramach Komisji Europejskiej, a związane są z rewizją regulacji MAR, bo one już troszkę trwają. Czy proszę mi powiedzieć, czy teraz ta covidowa rzeczywistość jakoś przyspieszy te prace, właśnie ograniczyła, a może jakby to będzie dobra baza do tego, żeby tę nadmierną uciążliwość z emitentów zdjąć? Na pewno obecna sytuacja nie sprzyja jakimkolwiek pracom, no bo wiadomo, że wiele procesów zostało zawieszonych, przerwanych czy spowolnionych, ale z drugiej strony mamy do czynienia z dużo większą determinacją emitentów niż dotychczas. My wcześniej byliśmy jako SEC dość osamotnieni na poziomie brukselskim. Nasze bratnie organizacje z innych krajów nie do końca widziały różnego rodzaju zagrożenia związane z MAR-em. Dzisiaj, kiedy również ich spółki stały się dużo mniejszymi niż kiedyś. Dzisiaj, kiedy te spółki mają podobnie jak nasze dużo problemów związanych z identyfikacją, publikacją informacji poufnej, choćby związanej z COVID-em, to od czego zaczęliśmy i tej rekomendacji ESMA
że spółki powinny zupełnie inaczej patrzeć na informowanie w tym kontekście. Dla nas to może nie było niczym dziwnym, a dla spółek z rynków zachodnich to była duża zmiana. Więc tam sporo się dzieje, jest dużo wyższa świadomość potrzeby zmian i wierzę w to, że postulaty, które zostały zgłoszone przez SEC przy rewizji MAR-u, zostaną spełnione, a tak z grubsza powiem, że przede wszystkim chodziło tutaj o kwestię innej definicji informacji poufnej oraz kwestię rezygnacji z prowadzenia z osób blisko związanych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że łączyliśmy się z panem Mirosławem Kachniewskim, prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dziękuję. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.